Od lekarza, według którego COVID-a nie złapały jeszcze tylko osoby z problemami, po pewną parę, która stwierdziła, że ich pies to nie jest pies, a ideologia. Zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. Pewien 54-latek spod Oxfordu zgromadził na swoim podwórku tak dużą kolekcję najprawdopodobniej skradzionych rowerów, że aż było widać je z kosmosu. Policja doliczyła się aż 500 pojazdów, które według sąsiadów stały się siedliskiem szczurów. Mężczyzna nie potrafił odpowiedzieć, skąd wziął te rowery. Tłumaczył się tylko, że miał je wysłać do Afryki, aby pomóc biednym dzieciom. Numer 9. Brytyjskie social media podbija ostatnio wideo, na którym pewien klient Tesco tankuje swój samochód olejem do smażenia. Na filmie widzimy, jak starszy mężczyzna, ku przerażeniu nagrywającego, wlewa do zbiornika paliwa butelkę za butelką, zapewne mając nadzieję, że w ten sposób zaoszczędzi trochę na normalnym paliwie. Numer 8. Południowo-koreański lekarz wywołał ostatnio niemały skandal po tym, jak wyraził opinię, że jeśli ktoś nie miał jeszcze COVID-a, to zapewne dlatego, że nie ma przyjaciół i nie miał od kogo się zarazić. Z powodu ogromnej fali negatywnych komentarzy wpis szybko został usunięty, a lekarz zaczął się tłumaczyć, że była to tylko metafora. Numer 7. Na Sri Lance na czas nieokreślony odwołano wszystkie egzaminy szkolne. Ograniczono również sprawdzianej kartkówki, ponieważ w kraju zabrakło papieru. Sąsiad Indii przeżywa obecnie największy kryzys gospodarczy od czasu uzyskania niepodległości w 1948 roku. Dla kogo kryzys, dlatego kryzys. Nie zdziwię się, jeśli tamtejsi uczniowie będą wspominać ten okres jako najwspanialsze lata swojej młodości. Numer 6. Kultowe Zmień pracę i weź kredyt w wykonaniu byłego prezydenta Komorowskiego to nic w porównaniu do tego, co palnął ostatnio australijski premier. Na pytanie, jak radzić sobie z ciągle rosnącymi cenami najmu mieszkań, polityk polecił najemcom po prostu kupić swoje własne mieszkanie. Kurczę, jakże ludzie mogli na to jeszcze nie wpaść? Numer 5. 29-letni mieszkaniec Jarocina podczas remontu swojego mieszkania pomylił przewód wentylacyjny ze zwykłą dziurą. Obawiając się, że będzie przez nią wlatywało zimno, niewiele myśląc postanowił wypełnić ją 20 opakowaniami pianki montażowej, która aż zaczęła wyciekać u sąsiadów. Całe szczęście jeden z nich miał u siebie czujnik gazu i tlenku węgla, który w porę włączył się i być może uchronił przed dalszą tragedią. Numer 4. Pewna para z północnej Karoliny oddała swojego kilkuletniego psa do skroniska, tłumacząc swoją decyzję tym, że pies jest gejem. Właścicielom nie podobało się, że Fesco niejednokrotnie skakał na inne psy w wiadomym celu, a nawet, uwaga, wąchał im tyłki. Pies najwyraźniej uniemożliwiał parze bycie normalną rodziną, chłopakiem i dziewczyną. Na szczęście został już adoptowany i znalazł nowy, lepszy dom. Numer 3. Indyjski programista, któremu linie lotnicze Indigo zgubiły bagaż, zniecierpliwiony kilkudniowym czekaniem, aż problem zostanie rozwiązany, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i włamał się do systemu linii, aby samodzielnie namierzyć pasażera, który przez pomyłkę otrzymał jego bagaż. Walizka została odzyskana już na następny dzień. Numer 2. Pewien Wietnamczyk próbował przepłynąć aż 2000 km z Tajlandii aż do Indii, aby odnaleźć swoją żonę, z którą z powodu pandemii koronawirusa już 2 lata temu urwał mu się kontakt. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że mężczyzna próbował przepłynąć ocean na dmuchanym pontonie dla dzieci z plastikowym wiosłem. Na szczęście w porę został uratowany przez załogę tajskiego kutra rybackiego. Numer 1. 4 chińskich graczy badmintona zostało zawieszonych na 2 lata, ponieważ podczas jednego z turniejów rzekomo nie grało na poważnie. Sportowcy rozgrywający wówczas spotkanie deblowe mieli sprawiać wrażenie, jakby żaden z nich nie chciał wygrać ćwierćfinału, a zamiast tego pójść napić się do baru czy obejrzeć Netflixa. Okej, i tym leniwym jak kluski z Biedronki akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na Planecie Faktów, tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku, cześć!